Jaka bieda! Nieróbstwo chyba idzie, a nie bieda. Złe czasy tworzyły silne jednostki. Dobre czasy tworzą nieudaczników, sieroty, jełopy i nic więcej. Ogrodnictwo, sadownictwo, rolnictwo wymaga bardzo dużo pracy. To jest ciągła walka z czymś tam. Jak, a jesteśmy tylko ludźmi, a człowiek jest to takie stworzenie, które popełnia błędy. Przez tyle lat, co pracowałem, to chyba żadnych pieniędzy nie przepuściłem na nic. A jak kiedyś do mnie dziecko, czy syn przyjdzie, tato, chciałbym na wycieczkę. A ja powiedziałam: no synu, nie mam, dam ci za dwa miesiące, czy córko, dam ci za dwa miesiące. To po prostu dla mnie jako faceta to po prostu była ujma. Nie zaglądaj do sąsiada tam za miedzę, bo dostaniesz po łapach. No, to, no to ja do to tego ojca mówię, no jak pan tego chłopaka wychował? Nie było czasu, nie było tego. No to po prostu nóż w kieszeni się otwiera i ja tego po prostu pokiwałem głową. Dziękuję, to mi wystarczy. Jak yy, kupisz sobie nowy samochód, to drugi ci życzy, żebyś się na pierwszym zakręcie rozwalił. Nie zamówię gaz, nie zgłoszę kara. To kara, to kara. No ale zamiast coś robić, a ja muszę siedzieć papierki wypełniać. Prowadzenie działalności gospodarczej dla mnie dzisiaj jest to koszmar niesamowity. Za to, że kostkę mam i woda leci na kostkę płacę, za to, że wody mi spadło tyle litrów płacę, za to, że teraz na przykład więcej zarabiam, to ja muszę też płacić. Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto, partner biznes misji. Witam wszystkich bardzo serdecznie, dzisiaj ze mną mistrz świata, sportowiec, biznesmen, patriota, Mariusz Pudzianowski. Nie ma co więcej przedstawiać, każdy Cię zna. Bardzo miło, że udało się spotkać. E, dzień dobry, cześć. E, Mariusz, chciałem zacząć naszym takim standardowym pytaniem o Twoje dzieciństwo. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało Cię od rówieśników? E, wśród rówieśników zawsze tam, ja pamiętam się, jak sięgam pamięcią, wśród klas piątych. No bo wtedy takie były zawsze zawody sprawnościowe. To byłem jednym z lepszych, jednym z silniejszych, jednym z szybszych rówieśników. Jak było powiedzmy stu chłopaków na przełomie 4 czy 5 klas piątych, to ja wśród tych stu paru chłopaków byłem tak najszybszy, najsilniejszy, najzwinniejszy. Czyli bo zawsze takie zawody sprawnościowe były bieg na 1000 metrów, 1500, 60, rzut piłką palantową. Takie zawody sprawnościowe zawsze robione w tym przełomie wiekowym, na, za moich czasów były robione. I ja wśród tych swoich rówieśników na stu paru chłopaków byłem jednym z najlepszych. Jak nie najlepszym wtedy. I rozumiem, że to już... To jakby cię popchnęło, bo ja czytałem też o twojej rodzinie, o twoim tacie i tak dalej, że to, że zostałeś strongmanem właśnie to było już to, że wszyscy widzieli, że się wyróżniasz że jesteś najsilniejszy, czy jeszcze coś jakieś zaplanowałeś? Nie, tak? no to nie na tamte czasy w, szko w szkole podstawowej, to co to, przytoczyłem, piąta klasa, to jeszcze nie myślałem o tym, tylko po prostu jak zadaliśmy mi to pytanie, czy coś mnie po prostu wyróżniało, no to tak już wyróżniałem się na tamte czasy, że byłem jednym z silniejszych. Wśród swoich rówieśników. A że to wszystko potem się potoczyło, oczywiście, już w piątej klasie zacząłem wtedy, już rok chyba wtedy trenowałem, bo zacząłem chyba bardzo młody 9 lat miałem, no to już, już gdzieś coś, troszeczkę takie małe zajawki były, a że ja potem będę dźwigał tak ciężary wyczynowo, to w tamtym czasie jeszcze o tym nie myślałem. No dobrze, a. W takim razie przejdźmy dzisiaj, czyli biznesy Mariusza Pudzianowskiego. Wiem, że jest właśnie sala weselna, w której jesteśmy, jest firma transportowa, jest też rolnictwo. I moje jest pytanie, w ogóle, jakbyś mógł tego tak powiedzieć, skąd pomysł na te biznesy? Zazwyczaj sportowiec, no to jest sportowiec, najwyżej się słyszy, kupił sobie dwie, trzy, pięć nieruchomości i tam trzyma, a jednak ty wykorzystałeś to swoje i tak w pozytywnym znaczeniu, że jednak no działasz. Wiesz co, ja tutaj akurat jestem tutaj gdzie się wychowałem i tutaj gdzie mieszkam na dzień dzisiejszy, jest to zagłębie takie sadownicze, ogrodnicze, tak zwane grujeckie, bo tutaj do Grójca mamy raptem 20 a parę kilometrów. No i tutaj całe takie skupisko tych ogrodników, sadowników jest rolnicy. Rolnik mi się bardziej kojarzy z zbożami, ziemniakami, burakami, to, to tak bardziej. Tutaj to bardziej tak sadownicy, chociaż potocznie się też mówi, że sadownik to też rolnik. I to jest, a skąd się to wzięło? Nie wiem. U moi rodzice mieli kawałek takiej działki, bo to nie można po nazwać, że rolnikami byli, mieli raptem hektar ziemi wszystkiego, albo i niecały hektar. A ja tak po prostu widziałem to, co oni robią, i zawsze jakiś taki dodatek mały z tego był. Czyli rodzice normalnie pracowali, a mieli tej kawałek działki, trochę truskawek, trochę wiśni za młodu, co pamiętam. No i zawsze jakiś taki dodatek z tego mieli. No i u mnie podobnie tak jest. Zajmuje się sportem, zajmuje się różnymi innymi działalnościami, a takie rolnictwo, ogrodnictwo, to jest też jakiś taki dodatek, jak, jakaś inna odnoga, gdyby coś się zepsuło, to zawsze ten mały dodatek jest, żeby można było spokojnie przeżyć. No dobrze, no to powiedzieliśmy o rolnictwie i trochę od rodziców, ale na przykład firma transportowa, czy spotkałeś kogoś, nie wiem, ktoś Ci powiedział, otwórz Mariusz firmę transportową? Nie, to akurat coś tak niewinnie zaczęło, to był chyba 2003 rok, wtedy zawody Strongmana były, no i w, w ramach sponsoringu dostaliśmy i ciężarówkę i Iveco a Iveco było również na tamte czasy sponsorem tych zawodów. No i ta ciężarówka była u mnie, no i potem ona przeszła na mnie. No i ona tak sobie przez rok chyba, czy półtora zrobiła pięć tysięcy kilometrów. Więc mówię, ten samochód, no stoi, opłaty są, autokaska są, wszystko, ten samochód nierentowny. A w tym samym okresie pracowałem z Blachami i Więc po prostu ktoś z tych chłopaków powiedział, Mariusz, może być ten samochód do nas dał na od poniedziałku do piątku, a kiedy wyjeżdżacie ze sprzętem na weekendy, no to on wróci do ciebie. No i rzeczywiście tak było, no i potem z tygodnia na tydzień, no patrzysz, no fajna fakturka wpada z tygodniówki, potem druga, trzecia, no to fajnie, no to potem następny samochód się dokupiło, następny, 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 no i tak zostało, że tak w granicach 20 tych samochodów zawsze prawie jest. No to słyszałem, że też lubisz markę Mercedes, o nim porozmawiamy wcześniej, jeszcze za chwilę, a w takim razie... Który z tych Twoich biznesów jest najbardziej może dochodowy, ale też może najmniej angażujący Ciebie? Czy... Nie ma czegoś takiego, że jeden biznes potrzebuje mniej zaangażowania, drugi więcej. Jeżeli chcesz, żeby wszystko dobrze prosperowało, każdy wymaga poświęcenia. Nie ma czegoś takiego, że a, bo sport ten to wymaga mniej pracy. Przykładowo ciężary. A, to, m to mniej pracy, MMA więcej pracy. Nie. To wymaga dużo pracy. I MMA wymaga dużo pracy. Prowadzenie transportu wymaga bardzo dużo pracy. Ogrodnictwo, sadownictwo, rolnictwo wymaga bardzo dużo pracy. To jest ciągła walka z czymś tam. Jak nie z rynkiem, to z szkodnikami. Jak nie ze szkodnikami, to z chorobami, różnymi infekcjami. Pogoda jest jaka jest, klimat jest jak jest i ciągła walka, ciągłe przepychanie. Czy w restauracji. Podobnie jest na każdej dziedzinie, w każdej płaszczyźnie. Jakiej byśmy nie byli, zawsze są jakieś problemy. No, żyjemy wśród ludzi, a jesteśmy tylko ludźmi, a człowiek jest to takie stworzenie, które popełnia błędy. Mimo, no, samemu po prostu nie chciałem tego zrobić zepsułem, zepsułem potem trzeba to naprawić. I tak w koło i tak w koło, a jeżeli masz 20-30 pracowników, to zawsze ktoś coś zepsuje niecelowo. Po prostu no stanie się, bo jesteśmy ludźmi stworzonymi do popełnienia błędów. No głupi się tylko nie myli. No i tak to jest. Ale też wiem, że masz ponad 30 hektarów, także to twoją, twoją ziemię trochę rozmnożyłeś cudownie. <grym> no więc... Powiem ci, że troszeczkę jest słabo jeszcze... lekcja, tak, to 5 razy 2. Okay. No ja, samych, samych Wiśni w granicach 40 hektarów, samych Wiśni wow. tylko jest w granicach 40 hektarów jest. No i jeszcze innego troszeczkę tego wszystkiego. No ale to mam akurat kilku chłopaków też, którzy do pomocy dzisiaj akurat właśnie przeszkolenie, nim tu przyszedłem, przeszkolenie robimy na opryskiwaczu. Teraz akurat z samego rana, kiedy jeszcze Pszczoły nie wychodzą. Co prawda, tylko witaminami, takimi odżywkami. No to jeszcze, tak w granicach 8 rano można trochę popryskać, im pszczoły wylecą. No chociaż tym pszczołom się przy tych witaminach, odżywkach nic nie stanie, ale staram się tego nie robić. To jest fenomen, jak Cię słucham, to, to widzę, że Ty masz wiedzę naprawdę na każdy temat i konkretnie, że Ty no szkolisz je... pracowników zamiast pracownicy Ciebie szkolić. Yy, <laughs> to jest no jeżeli tak, no nawet jak nalać wody do tego opryskiwacza, jak włączyć, jak wyłączyć, rozłączyć wszystko, kiedy, gdzie, co, jak. No akurat nikt omnibusem nie jest. są różni ludzie, którzy chłodni są wiedzy i oni to zrobią, tylko wystarczy im pokażesz raz. A co właśnie uprawiasz, bo że powiedzieliśmy o tych terenach, wiem, że są te wiśnie pewnie, tak jak mówisz, jabłka pewnie są tutaj zagłone, tak, tak? tutaj akurat i, i jabłka, i śliwki są i przede wszystkim wiśnie, dlatego, że może wiśnie nie są tak bardzo wymagające, jak jabłka w tych czasach, są takie odmiany teraz, że są bardzo wymagające, troszeczkę delikatnie deszcz spadnie, od razu słońce, od razu grzyb jakiś wchodzi i od razu coś tam, a wiśnia jest trochę mniej wymagająca, chociaż patrząc na to wszystko, co się dzieje, jaki klimat mamy, ta wiśnia też jest wymagająca. Wystarczy, że 10 dni czegoś nie opryskasz tam od grzyba. Wody, tak jak teraz pogody, klimat mamy, że deszcz, słońce i od razu żółte liście się robią. Ja jeżeli żółty liście robi, to grzyb tak zwany. I od razu te liście spadają i w ciągu lipiec, koniec lipca przychodzi łyse drzewo jest, jak łyse drzewo jest to od razu idzie spać to drzewo, no i jeden sezon, drugi, no i dziękuję drzewko do wyrzucenia jest, więc jak nie przypilnujesz, ktoś mówi ekologia, nie ekologia, no tak, wszystko ładnie, pięknie się zgadza, tylko to nie jest wszystko takie proste. Tak, ale trochę mówiliśmy jeszcze właśnie wcześniej, czy ty myślisz, że jednak te czasy takie prosperity rolnictwa wrócą, no bo... Idzie tak, mówi się z jednej strony też, że tym porozmawiamy, że niby idzie bieda, no wiemy, że ludzie coraz mamy. Jaka inflację. bieda, o czym mówimy? Jaka bieda, nie chyba idzie, a nie bieda. Ktoś mówi, że jest bieda. Co, co, co rozumiemy pod pojęciem bieda, bo ja tego nie rozumiem. Bieda to jest to, że nie mam co do garka włożyć. Bieda to jest to, że chleba nie ma. Chleb jest wyrzucany koszami. Warzywa są wyrzucane w telewizji pokazywane na gminie wyrzucane dobre owoce warzywa wszystko jaka bieda tu nie ma biedy jest nieróbstwo lenistwo i nic więcej ja to tak nazwę nie ma biedy ale myślę, że te przyszłe czasy nie będzie, bo jak inflacja mówi się, że tyle, jak ona będzie jeszcze bardziej, to ci, co najmniej zarabiają, może ich być nie stać na te podstawowe rzeczy. Tak mówisz to? Nie ma takiej opcji. Niech przyjdzie do mnie dziesięciu pracowników i z głodu nie umrze. Jeżeli ja będę sprzedawał coś, przykładowy, to, co ja robię, owoc, sprzedaję po 4 złote, ja muszę z tego czterech złotych oddać pracownikowi temu wszystkiemu. Skoro on zarabiał kiedyś tysiąc złotych, ja sprzedaję drożej, ja jemu też dam więcej. To jest samoistne. Więc jaka bieda, o czym my mówimy? Okej, okay. to jeszcze pytanie odnośnie jeszcze tych twoich biznesów. Czy właśnie wszystkie zarobione pieniądze na sportach i tak dalej inwestujesz w te biznesy? Yy, wiesz, co tak. Mogę powiedzieć, że przez tyle lat, co pracowałem, to chyba żadnych pieniędzy nie przepuściłem na nic. Po prostu nie, by, bynajmniej nie mam czasu. Nie mam czasu na jakieś takie rozrywki, zabawy, coś tam. Tyle, że po prostu no rozrywki. No dla faceta co? No chcę mieć szybkie samochody. To jest mała stajnia tych szybkich samochodów. Chciałem teren, samochody terenowe, offroadowe. No jest kilka tych samochodów. Chciałem mieć swoją ciężarówkę, którą tylko ja będę jeździł. Tak zrobiłem. Stoi tylko na placu dla mnie ta ciężarówka, że ja nią sobie jeżdżę i któryś z chłopaków czasami awaryjnie, jak się zepsuję, dobrze, masz kluczyki, proszę, jedź sobie bo twój samochód jest na warsztacie, jedź, odstaw towar, coś takiego. Więc co chciałem, to mam jako młody chłopak, chciałem mieć ten samochód sportowy? Mam. Chciałem mieć dom z basenem? Mam. Ale to nie jest to, że chciałem, bo kapryt. Nie, na to wszystko trzeba było ciężko, ciężko zapracować. Już powtórzę to któryś raz. 20 lat temu siedziałem sobie, 2002 rok, siedziałem sobie u mamy w pokoju, pokoik 3x3, telewizorek 14 cali i. Myślę sobie, jedna para adidasów, dwie pary spodni, stary maluch jakiś rozpadający się i co ja będę robił? I taka myśl przechodziła mi. A jak kiedyś do mnie dziecko, czy syn przyjdzie, tato, chciałbym na wycieczkę. A ja powiedział, no synu, nie mam, dam ci za dwa miesiące, czy córko, dam ci za dwa miesiące. To po prostu dla mnie jako faceta, to po prostu była ujma na moim honorze i czułbym się jak pipa taka, że nie potrafię, zgodziłem się na rodzinę, a nie potrafię ty sprostać tym wymaganiom. Zawsze w głowie coś takiego u mnie świtało, że... Nie mogę sobie pozwolić na coś takiego, tak jak u moich rodziców na przykład było, no to dzisiaj troszeczkę się śmieję z tego. Moich rodziców nie było stać na to, żeby puścić mnie na miesiąc na kolonię gdzieś tam za granicę, bo Mariusz chciał pojechać na kolonię bo nie stać ich po prostu, bo ojciec pracował w tak zwanym PG, że gdzieś tam jako kierowca traktora, mama w służbie zdrowia, no i na dzień dzisiejszy mają po 1500 zł tej emerytury, a na tamte czasy, no to mieli tolą wypłatę i kawałek działeczki. też nie pochodzili z jakichś zamożnych rodzin, wszystko na wszystko musieli zapracować, no i jak mogli, głodny nigdy nie chodziłem, brudny nigdy nie chodziłem, spodnie miałem. Zawsze okrycie na plecach miałem i ciepło w domu. No i, I to miała. mi, no i pełna rodzina, i to mi wystarczyło. I zawsze taka myśl była, nie pozwolę sobie nigdy na takie coś, żeby dziecko do mnie przyszło. Tato, daj mi na spodnie. A ja powiem, nie dam ci w tym miesiącu, za miesiąc dopiero jak wypłata będzie. I ta zawsze myśl za mną była, no i na dzień dzisiejszy już mi chyba to nie grozi. Co najwyżej mogę powiedzieć, no wiesz co, w tym miesiącu albo w tym roku nie kupimy tego nowego Mercedesa. No za tak. rok. Nie no ale to oby tylko takie problemy człowiek no, miał. No to, to już tak to są takie przyziemne, Ech. śmiej się z tego, ale żeby tak sobie mówić, to co ja dzisiaj mówię, trzeba na to było tyrać dwadzieścia parę lat. Od godziny piątej rano do godziny dwudziestej Tak oczywiście, wczoraj wstałem 5.15 piętnaście, poszedłem o godzinie pierwszej spać. dziś co jeszcze, jeszcze dwunasta w nocy, pryskanie było jakieś tam powiedzmy drzew wszystkiego. No i dzisiaj od rana podobnie. O piątej rano nawet syn mojego kolegi przyszedł dzisiaj, mówi: Panie Mariuszu, mogę z Panem trenować? Mówię: Jak będziesz meldował się u mnie pod bramą o szóstej rano, to będziesz mógł ze mną. I melduje się. O szóstej rano, za dwie szósta jest pod bramą, czeka, rower zostawia, idziemy 5 km zrobić, ciężarki, to, to, to. Na, na razie przychodzi. Do no, chłopak 15 lat. Jeszcze właśnie kończąc ten temat tych, tych, tego rolnictwa, ogrodnictwa i tak dalej, to czy myślisz właśnie, że wróci do was to, że każdy będzie chciał mieć to pole, wyhodować sobie, mówi się dzisiaj o tej sztucznej żywności i tak dalej, że jednak jak masz swoje, no to to jest swoje, tak? Wiesz co? Nie wiem, nie zastanawiam się nad tym, czy będzie, no ja akurat dbam bardziej o swoje otoczenie, takie, z którym żyję, z którym pracuję. Nie wybiegam aż tam za granicę, co będzie dalej. Nie interesuje mnie to, co jest za granicą muszą sąsiada, ja to zawsze mam takie powiedzenie, nie zaglądaj do Siada tam za miedzę, bo dostaniesz po łapach. No i ja takimi zasadami żyję. Nie interesuje się, co tam dalej jest. Nie interesuje moje otoczenie. Ja z głodu nie umrę. Jeżeli będę potrzebował chleb, jestem w stanie wyprodukować sobie. Jeżeli będę potrzebował mięso, też jestem w stanie sobie to wyprodukować. Więc z głodu nie umrę. A powiedz mi, co w ogóle, czy ty się zastanawiałeś, co w ogóle może różnić właśnie biednych od bogatych? Bo trochę. W, w tych czasach, w tych czasach nazywajmy rzeczy po imieniu. Nie ma ludzi biednych. Są ludzie leniwi. Jeżeli mówią, że jest bieda, to proszę bardzo, zapraszam do mnie do pracy, dam ci mieszkanie, dam ci wszystko, żebyś tylko chciał pracować. Mam przygotowane 10 mieszkań dla pracowników. Przyjdź tylko i chciej pracować. Dostaniesz mieszkanie, zapłacę prąd, zapłacę wszystko, utrzymanie domu, żebyś ty tylko chciał pracować. Przepraszam, już go wyłączę. No to Mariusz, właśnie jeszcze o ty, mówiłeś o tym, że każdy może u Ciebie pracować, ale myślisz, że właśnie jesteśmy leniwi. I czy jest jakiś sposób, jak myślisz, jak możemy to zmienić? No bo to lata chyba tego, że my się rozleniwialiśmy, dlaczego tak się stało? Hey, jest takie powiedzenie, gdzieś taki mem wyczytałem i ktoś tak fajnie, to może tego mema, może ktoś to rzeczywiście powiedział, że złe czasy tworzą silne osobowości, silne jednostki, bo w złych czasach, żeby przetrwać. W tej dżungli całej, to trzeba być naprawdę bystrym, cwanym i przebiegłym, żeby przetrwać i przeżyć. Dobre czasy, gdzie mam na wyciągnięcie ręki jedzenie. Nie muszę się starać. Biorę, idę do pracy, praca na mnie czeka. U Janka, dzisiaj są takie czasy, że wyrzucę cię z pracy za. No po prostu, bo nie robisz, po prostu jesteś niechlujny, to, to, nie dbasz o pracę, o maszyny, o to. Od idzie do drugiego. Nawet się nie zastanowi 5 minut. Tu go wyrzucam za 5 minut, idzie do drugiego. Więc za wszystko jest takie po podane na tacy. Kiedyś tego nie było. I, jest, I to powiedzenie się bardzo dobrze sprawdza, że złe czasy tworzyły silne jednostki. Dobre czasy tworzą nieudaczników, sieroty, jełopy i nic więcej ja to nazywam po imieniu. Tak, no bo dla mnie chłopak, który ma 16 lat, przychodzi i nie potrafi kosiarki od trawy odpalić. To jest dla mnie nie do pomyślenia. 16 lat, żeby koło od rowera nie potrafił odkręcić? O czym my mówimy? Chłopak 21 lat yy, yy, dzwoni do taty, siedzę przy stole akurat z jedną koleżanką i tata odbiera. Tato, jak się w samochodzie koło zmienia? Bo tata kupił nowy samochód. Nie, to po prostu mi ręce opadły. A ja to tego ojca mówię. No jak pan tego chłopaka wychował? Nie było czasu, nie było tego. No to po prostu noż w kieszeni się otwiera i ja tego po prostu pokiwałem głową. Dziękuję, to mi wystarczy. Straszne, to jest tak, jak mówi, że rzeczywiście dawniej. Ale ja świata nie będę uzdrawiał. Chory jest, niech sobie będzie. W moim otoczeniu takiego chorego otoczenia nie chcę mieć i staram się to eliminować, chore otoczenia. To trochę uzdrawiasz jednak, bo zawsze na małą skalę, ale to jest coś. Tyle, ile mogę Jasne. i bynajmniej śmieszne to jest, ale dosyć dużo telefonów od moich znajomych dostaję. Mariusz, weź mojego chłopaka u ciebie na miesiąc, niech u ciebie trochę popracuje, niech pozna życia trochę. No ja sam Tylko widzę. trochę takie dla mnie, no. W pewnym, w pewnym sensie to zaraz będzie, że ja będę od no, tego wychowywania. No ale ja nie chcę, ja nie mam czasu na to. Ale może wiesz jeszcze... Może do tego kiedyś to... po prostu, no, no ale to po tygodniu uciekną od razu ode mnie. No Znając mój tryb życia i zasady i podejście, nie jestem katem, nie jestem tyranem. Ale jakie są proste zasady, jak jest coś do zrobienia, mamy to wykonać, zrobić. Jeżeli no proste, ja filozo, ja nie oczekuję cudów. Tylko normalności. Bądź normalny, ja jestem wtedy normalny. Ja nie oczekuję cudów. Tylko normalności. Ja rozumiem, mam nadzieję, że uda ci się zmieniać. I rzeczywiście te czasy, które mówi się, że idą, zobaczymy, tworzą znowu silne jednostki, będziemy wszystko mogli sami, samemu robić, bo też mi się marzą takie czasy, bo dzisiaj jedziesz do mechanika, jedziesz do każdego i albo nie ma terminów, albo nie umie dobrze naprawiać i tak dalej. Sam wiesz, jak to jest są legendy. Nie? Dawniej to był jeden i robił wszystko, nie tak. Wiesz co? To no tak jak powiedziałem, no są ludzie, którzy nie potrafią gniazdka przykręcić. Facet w domu, i świ, to się czyta, no dziewczyny wypisują, no mówi, ja mam faceta w domu, który nie potrafi żarówki wymienić, gniazdka odkręcić, kabla przykręcić, czy nawet od... urywie się kabel od żelazka, on idzie drugie żelazko kupić, a to wystarczy tylko obciąć kabel i wtyczkę drugą założyć. No to o czym my tutaj mówimy? no A czyja to jest wina? Rodziców. Przecież to oni sami, no to ojciec powinien od samego początku, tylko znowu to wracamy do punktu wyjścia. Ten ojciec goni za czymś, za czymś tam, bo bo coś tam i w pewnym momencie swój ogon goni. Goni tak, się za pieniędzmi, a ja nie patrzy się na rodzinę i ja nie ma się... No do... jeżeli już godzisz się na tą rodzinę to musisz tej rodzinie poświęcić czas. Ja akurat nie zgodziłem się na to i ja nie muszę żyć tak jak wszyscy żyją, bo moje otoczenie żyje, bo mają rodziny, dzieci, to ja też muszę... Żyć tak. Nie, ja tak nie muszę żyć. Ja sobie żyję tak, jak chcę, tak, jak mi jest wygodnie. Bo wy macie tak, to ja też muszę mieć tak. Nie, ja nie będę miał tak. Ja będę miał tak, jak ja będę chciał. No to poruszyłeś też ciekawy temat i trochę może właśnie zawiści wśród Polaków. Czy myślisz, że to się też zmienia na plus? Bo jednak to jest takie smutne, patrząc na innych krajach, że nie ma tak, że właśnie jeden ci zazdrości i od razu źle zamiast ci wspierać, powiedzieć, ty zrobiłeś super roboty, ja ci pomogę. Nie? Jak ty w ogóle myślisz, że się o, zmienia o, ta mentalność? Nie, Polsce, nie zmienia bycie. się ta mentalność na razie w Polsce, bo Polak, Polak, gdyby mógł to by utopił w szklance, albo przepraszam, w szklance, w łyżce wody. Jest takie powiedzenie, że jak kupisz sobie nowy samochód, to drugi ci życzy, żebyś się na pierwszym zakręcie rozwalił. Nawet rodzina bliska. No powiem. i bliska rodzina, bo tobie się lepiej wiedzie, każdemu się może dobrze wiedzieć, tylko wystarczy że pracuj. No ja tak mówię, jednemu, drugiemu, trzeciemu, w o 5 rano, nie, nie tydzień, nie dwa, nie trzy, dziesięć lat tak stawaj. Piąta rano do 23 pracuj. Organizm ludzki jest w stanie bardzo dużo wytrzymać. Mówimy o ciało, tylko żeby głowę nauczyć. Ciało jest w stanie wiele znieść, ale tylko głowę. Weź głowę tylko przystosuj do tego, że będziesz przez 10 lat stawał o 5 rano i zasuwał, i zasuwał. Ktoś powie, a, bo ty sobie tak gadasz. Nie, no akurat fajne teraz są czasy, że mogę to wstawić i pokazać. Wcofniemy się 5 lat też na moje social media, na Facebooki, na coś i jest. Piąta rano i tam jest zapisane. Piąta rano, piąta rano, piąta rano. Jesień, wiosna, zima, minus 20, minus 25, pod minus 30, a piąta rana Mariusz idzie. Śnieg zasuwa, Mariusz idzie dalej. Deszcz pada, ja idę dalej. Wichura jest, ja idę dalej. Ta piąta rana. No to moje pytanie jest takie. Jak, co w takim razie jak zahartować tą głowę? Dzisiaj się mówi o tych depresjach, problemach i tak dalej. Ciało może wytrzymać, ale dużo osób widzisz. Właśnie. Tak, jak mówimy, co, i wracamy, teraz dobre pytanie powiedziałeś, zadałeś. Właśnie, głowa. Depresja to głowa, nie ciało. Ciało jest w stanie wiele wnieść. Ale jak komputer ci troszeczkę przyszwankuje, który głowy wszystko napędza, no już jest słabo. No depresję, nie depresję, nie wiem. Ja nie wiem, co to znaczy. Wiem, że coś takiego jest, no i nie zazdroszczę tego tym ludziom, bo no gdzieś coś tam się ale najwidoczniej Nie się motywować, żeby się jednak widzieć, tak jak mówisz. Zawziąłem się, ale jak to przekonać głowę, bo to jest tak, że po na... tygodniu się nam już nie chce i wiecie. wiesz... co, nie potrafię ci na to pytanie odpowiedzieć. Nie jestem uczonym, nie jestem mistrzem w tej dziedzinie, nie. nie kształciłem się w tej dziedzinie, żeby na to pytanie odpowiedzieć. Jak? Ja to po prostu prostymi słowami mogę to powiedzieć, tak jak ja to odczuwam. Dla mnie nie ma czegoś takiego, dą no depresja czy coś. Jest słabszy Dzień, no to zamiast 5 km zrobię dwa. Ale nie miałeś ja... właśnie kilometrów, zwątpienia, dobra, może by to odpuścić, rzucić? Nawet jak, mi, jak mi nie miałem siły, to i tak trenowałem. Nie mogłem podnieść 150 kg, to załem 60 kg i machałem tym 60 kg. Jeżeli nie miałem ochoty zrobić 5 yy, km, bo coś ciężko mi było, bo mi noga bolała, no to sobie na rowerek wsiadłem, zrobiłem 8, bo, bo kostka mnie bolała, nie mogłem biegać. To sobie na rowerek wsiadłem. Jeżeli nie miałem ochoty na 5 km, zrobiłem 1,5, ale zrobiłem. Nie ma czegoś takiego, bo nie chcę dziś to jesteśmy właśnie w Polsce i trochę coraz bardziej się o tych rzeczach mówi, też jesteśmy biznesowym kanałem. Powiedz mi, czy ty w ogóle, twoje takie zdanie, co ty uważasz, czy pomaganie przez państwo właśnie słabym jeszcze rujnuje nas i rujnuje tą klasę średnią, bo trochę, wiesz, ludzie się, no niektórzy ciężko pracują, zarabiają, a z drugiej strony cały czas mówią, że tym przedsiębiorcom się dzisiaj totalnie, wiesz... Bardzo ciężko prowadzi biznes. Wiesz co, oczywiście zgodzę się z Tobą, że bardzo ciężko się pracuje. Na, w każdej dziedzinie papierek papierkiem goni. Jeżeli chcę zamówić paliwo, gps -y, to to, to to, no bo coś tam. Wszystko. Chcę zamówić gaz, papierek, papierkiem. Nie, zamówię gaz, nie zgłoszę, kara. To kara, to kara. No ale zamiast coś robić, a ja muszę siedzieć papierki wypełniać. No właśnie. Jest po prostu utrudnione. Prowadzenie działalności gospodarczej dla mnie dzisiaj jest to koszmar niesamowity. I momentami mi się już po prostu odechciewa robić ktoś. Ktoś, ktoś, ktoś pewien pan powiedział, nie umiesz to nie prowadź. A kto ci zapłacić właśnie te podatki powiesz jednemu, piątemu, dziesiątemu, tych dwudziestu nie zapłaci. To skąd będziesz miał te pieniążki na to? Oj. No z nieba nie pójdą. Chyba, że maszynkę, tak jak teraz doprodukowali i tych pieniążków, bo w bankach się widziało, że tylko nowe numerek po numerku był. No i skąd ta inflacja jest? No tych pieniążków się naprodukowało bez pokrycia. To prawda. No i potem mamy problem, że euro kosztuje 5 zł prawie teraz. To jest też. No ale. Co według twojej zdania, co rząd powinien w takich sytuacjach robić, żeby ratować naszą gospodarkę, firmy, bo przecież tym rozdawnictwem sami, jak wiesz, no to raczej te firmy dużo się słyszy, ostatnio był artykuł, że co trzecia firma nawet myśli o zamknięciu się, no to, kurczę... ba, Powiem ci, że też mimo to, że to wszystko u mnie jest rentowne, transport rentowny, restauracja jak najpa, wszystko jest rentowne, ale też po prostu mi się nie chce tego prowadzić już. No. Nie chce mi się użerać z tym wszystkim i po to, żeby dawać pracę innym. Ja, mimo że wystarczy. I tak, i tych 20-30 pracowników, których u mnie jest, pójdzie na bruk, no bo... Bo mi się po prostu już nie chce szarpać z tym. No dobra, ale co według czy jest coś, co według Ciebie myślisz, mógłby rząd robić, żeby jednak pomagać tym firmom, żebyś właśnie Wiesz sobie co? się chciało? Co, co powinno stać? nie ciebie. zastanawiam się nad tym. Polityka mnie za bardzo nie interesuje. Wiem, nie, że wiem, że biznesowej. jest po prostu teraz to, co wszystko się teraz dzieje, to jest paskudne. No i jest ciągle pod górkę, ciągle pod górkę, co roku się tylko zmienia coś, zmienić coś. Podatek od podatku za to, że kostkę mam i woda leci na kostkę płacę. za to, że wody mi spadło tyle. Litrów płacę za to, że teraz na przykład więcej zarabiam, to ja muszę też płacić, bo było 19% na 4,7% doszło z u Im więcej zarobię, to znowu płacę. To teraz oni sami sobie no, strzelają w kolano. Ciekawy, jak długo to będzie. No właśnie, o tym wszyscy jesteśmy. Jak firmy muszą, końcek padnie, no to i, kto będzie płacić? Wiesz co, no to. Czy czarna strefa się po prostu zrobi i tyle. Jeżeli ktoś będzie chciał pracować i mieć te pieniądze na ten chleb, to będzie się godził na to. O i tyle. Tylko, że znowu robią taki, tak zwanych no, now, nowoczesnych, jak ja to mówię kiedyś, już mi na końcu języka mam, mm, za czasów PRL-u już cholera, no jak to się na, na takich, co chodzili i tak podnosili. Mm, Incydentów? Nie, no coś tak, 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 tak. Inaczej to się mówiło. Na końcu języka mam, no wyszło mi to po prostu teraz w głowy. Taki no bo... tak? tak? Tak, jak to się... Ormo, ormo, ormowcy, nowocześni ormowcy tak zwani, o. To teraz są, że teraz pracownik pójdzie na pracodawcę, a ten pracownik nie dostanie kary za to, że ten mu nie zapłacił podatku. Mariusz, bardzo dziękuję, dziękuję ci, jesteś mistrzem świata, ale mega fajnym facetem, który robi dużo rzeczy. Mam nadzieję, że będziesz miał większy wpływ na społeczność, bo... Nie, chcesz, nie chcę społeczeństwa, świata uzdrawiać, tylko żeby w moim otoczeniu fajni ludzie się kręcili, z którymi szłoby by się zrobić i, i tak zwanych wampirów energetycznych utylizować, utylizować, żeby nie zabierali mi tej pozytywnej energii do pracy i nerw mi nie psuli. Tego ci, o, I nic więcej nie chcę. Dzięki. Dziękuję. Dziękuję.